Witam wszystkich na warsztacie. Dzisiaj taki silniczek do rozebrania. Silnik z uszami. Normalnie uszy ma, silnik ma. Silnik dostałem od kolegi. Silnik był używany przy pompie do szamba. No i się spalił. Nie wiem, chyba kolega musiał mieć zatwardzenie. Pompa nie pociągła, no i silnik się spalił. Możliwe, że tak było. Ale nie będziemy w to wnikać. Także silniczek chyba też od jakiejś frani starej, nie wiem dokładnie. Od czego on był taki zastosowany, bo to przerobiony widać. Takie parametry silnika. Z wyłącznikiem, to jest akurat od frani wyłącznik. Starej, o, już zacięty całkowicie. Leżał w krzakach z tym silnikiem wcześniejszym i z tą skrzynią biegów. Także podejrzewam, że na pewno będzie na 100% miedziuszka, bo to stare silniki tak mają. No i powinno być też sporo aluminium. Także zabieram się za rozbiórkę i zobaczymy, co pozyskamy z niego. Także zabieram się za rozbiórkę pacjenta z uszami dużymi. Ale kurczę, w środku chyba są nakrętki. Albo już tak się obrobiły śruby. No zobaczymy, co to będzie. Śrubki zerdzewiałe, obrobione już. Także nie chcą bić się, nie chcę złapać ich. Dobra, poszła. Dobra, zostawimy to tak na razie. Przewody podkręcamy. Pójdą do paczki. Jeszcze zobaczymy, co w tym wyłączniku jest. Co tam się znajduje? Przestawię sobie to tutaj. Ma więcej śrubek. Kurczę, ale siedzi. Zerdzewiało niesamowicie. Ale poszło. Kawałek aluminium. Śrubka jest jedna. Nie wiem, czy to tak zejdzie. No to aluminium zaśnie działe. Ciężko będzie zbić. No i bardzo ładnie pękło. Jeszcze mu tu poprawimy. I dwa kawałki aluminium. Co
Co dalej? Tu są jakieś nakrętki. To jest chyba na kluczyk 13. Nie, będzie mniejszy. 10. 10. Jest i 10. Szpilki długie. Tu jeszcze odkręcimy. Osłonkę od łożyska. Aluminium czy nie aluminium? Aluminium. No i bardzo dobrze, że aluminium. O. Oklepać pacjenta po pleckach. I jeszcze raz mu z tyłu. I pięknie. Wirnik oczywiście stali, aluminium. Zaraz sobie to ściągnę jeszcze. Bo tą szajbkę zostawię sobie, bo to czasami może się przydać. O. Tak jak widać, w środku ktoś zrobił. Nie wiem, czy widać, czy nie widać. Kurczę, gdzie tu mam jakiś wskaźnik? O, tu są nakrętki, także to było dorabiane przez kogoś. No i te nakrętki się kręcą. Musimy je zablokować. O, akurat klucz wszedł, jest na tyle miejsca. Jest jedna śrubka z nakrętką, druga jest, z tej strony będzie pewnie gorzej, ale zobaczymy, ale poszło. I tu jeszcze jedna. Także nie jest źle. W miarę się to rozkręca fajnie. To musimy odciąć chyba, bo jest zardzewiała. Kabelek, znaczy się przewód. Tu jeszcze ten plastik usuniemy. Śrubki mosiężne? Nie, stalowe. Dobra, to pójdzie do plastiku. No i co teraz? Trzeba mu przywalić z drugiej strony. Bardzo ładnie. Następny kawałek aluminium. Przewody poobcinamy. Te w izolacji. O, pięknie. Pójdą wiadomo do paczuszki. Silnik 220. Ile on ma tu mocy? 180 W. Dobra, no to co? Trzeba będzie go przeciąć, czy może go się tak da wybić? I on tu jest zalany, także przetnę tutaj, tak jak tamtego wcześniejszego, i wyciągniemy stojan. Także za chwilę włączę ponownie. No i popatrzcie, nawet nie trzeba było go ciąć. Znieczulenie mu tu zrobiłem miejscowe. Patrzcie, jak wychodzi. O. Bardzo ładnie. Także to aluminium sobie na razie odłożę na bok.
Tu jest jeszcze kawałek. Nakrętki. No i co? Rozbrajamy dalej. Rozbrajamy dalej. To pościągam, żeby lepiej dostać się do wierniczka, znaczy do stojana, do uzwojenia. Muszę jakiś lepszy śrubokręt wziąć. Pościągamy te blokadki. Jeszcze jedna. Proszę bardzo. Teraz ten pierścionek metalowy ściągniemy. Będzie nam tu lepiej obciąć blisko to uzwojenie. Drugą stronę też ściągniemy, żeby nie przeszkadzała w imadle. No, zalany. Obetnę kątówką, na imadło wsadzę i będziemy wyciągać uzwojenie. Obcięta jedna strona. Tak jak myślałem, że będzie miedziuszka, no bo wiadomo, stary silnik. Także super, zakładam na imadło i będziemy wyciągać resztę. No i tak, wierniczek zamocowany, znaczy się stojan, nie wierniczek. Wajcha jest. No i próbujemy, co będzie. Jak to idzie. Ale super idzie. Myślałem, że będzie bardziej zalany. Ale idzie elegancko. No i taki kawał metalu. Posprzątam. Wagę przyniosę. Oczywiście zapomniałem znowu silnika zważyć w całości. Ale zważymy to, co pozostało. I tak, waga na warsztacie. Wyzerujemy. No i zważymy. Proszę bardzo, miedziuszka. 0,656. Może pokażę. 0,656. Miedzi. Także taki dobry urobek miedziany. Aluminium. I tu jeszcze aluminium. Aluminium mamy kilo 712. Także też super, mi się wydaje. Zwłaszcza, że za darmo silnik. Dostałem od kolegi. No i tyle stali będzie. Wirnik. Troszkę śrubeczek. I szejpka. Ale ją zostawię, ale zważymy. 7 kg 0,20. Także tyle złomu, to zostawiam sobie, bo to może mi się sprzedać jeszcze do innego silnika albo gdzieś komuś znajomemu. Proszę bardzo, taka waga, 7 kg 0,20.
I taki mosiężny jeszcze pierścień, tak jak w tamtym ostatnim silniku. Także taka dzisiejsza rozbióreczka. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, do widzenia i do następnego razu.